Obok mnie Kamil Szumura. Panie Kamilu, cóż to były za emocje, cóż to było za widowisko. Przeszło 3 godziny grania na naprawdę dobrym poziomie, jednak to Zaksa wygrywa koniec końców 3-2. Fantastyczny tiebreak, w którym decydowała ostatnia, jedyna akcja. Co można było zrobić lepiej, aby to byście wygrali ten mecz? Tak, zagraliśmy się 5-2, wiadomo, Zaksa jest topowym zespołem. Myślę, że daliśmy się wszystko, wszystko było bardzo fajne. A co mogliśmy zrobić lepiej? No, nie wiem, mogliśmy lepiej na zagrywce zagrać, to się wydaje. I myślę, że to zadarzyło na tym, że Zaksa wygrała tego tiebreaka. Dzisiaj były to derby opolszczyzny. Czy przed meczem była jakaś większa mobilizacja, jak przed meczem chociażby otwierającym spotkanie z Jastrzębskim Węglem? Tak, to są derby i zawsze jest jakaś większa mobilizacja i nastawienie, żeby wygrać po prostu te derby. To było pana drugie spotkanie w barwach PSG Stalinysa. Jak się pan czuje w Nysie? Jako klubie, jako zawodnik? Jak się żyje z ludźmi? Ogólnie. Czuję się bardzo dobrze, klub jest bardzo fajny, wspierają wszystkich zawodników, wszystko mamy, co potrzebujemy, jestem zadowolony. Przyjście do PSG Stalinysa to jest dla pana kolejny krok w karierze. Jaki cel sobie pan narzuca na ten sezon, czy raczej nie stawia sobie pan takich celów? Na pewno chcielibyśmy wejść do play-offów, to jest takie, tak mi się wydaje, to jest nasz cel. No i będziemy robić wszystko, żeby się to spełniło. Dziękuję bardzo i do zobaczenia już w piątek w Bełchatowie, kiedy kolejny mecz i oby kolejne wielkie emocje z waszym udziałem. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo.